Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy tak cudny dzień, świeci piękne słońce, w ogóle miało być ochłodzenie, a z tego ochłodzenia nic. Do tej pory jeszcze nie założyłam długich spodni. Na Instagramie pokazałam Wam tą sukienkę, ten strój dnia i dostałam bardzo dużo zapytań, to sobie pomyślałam, że dzisiaj Wam pokażę, zresztą lubicie ten segment Outfit of the Day. To jest sukienka taka na zakładkę, taki wrap dress. Ma bardzo fajne rękawy, można je tutaj oczywiście dostosować. I nietypowy kolor dla mnie, bo ja jestem raczej no, taką bardziej stonowaną osobą. Zupełnie nie jest kolor, który ja mam w szafie, ale coś mi się w niej wyjątkowego spodobało i bardzo fajnie mi się ją nosi. No i właśnie do tej jeansowej kurtki pasuje. Kurtka jest naprawdę super i ma świetny kolor. I w ogóle pokazywałam Wam jakiś czas temu obrus i ścierki i jeszcze, słuchajcie, ich nie używałam, więc dzisiaj chcę je wyprać, dlatego sobie tutaj przygotowałam. Przepiękny kolor, ten obrus, rewelacja. Tak samo te ściereczki, też się o nie pytaliście. Są piękne. Ja to kupiłam w TK Maxie i raczej nie wiem, czy to jest stacjonarnie gdzieś do dostania indziej. Pewnie no, w sklepie Ralph Laurena, no ale nie za taką cenę jak w TK Maxie. Zdejmam sobie tą kurtkę, bo trochę mi się gorąco już zaczyna robić. Po moim ostatnim mierzymy z Sinsay'a naprawdę tak bardzo Wam się spodobały te rzeczy. Niektóre, szczególnie dwie, które właśnie teraz przyniosłam. Bo przez to, że było tak gorąco, ja nawet nie założyłam długich spodni. Nie nosiłam jeszcze tych spodni, ale sobie je zostawiłam, bo one są rewelacyjne, naprawdę. Jak dodałam to mierzymy, to zadzwoniła do mnie moja koleżanka i powiedziała: Jezu, obejrzałam ten Twój haul i od razu sobie zamówiłam dwie pary tych spodni, bo tam są czarne i niebieskie. Zostawię Wam linka pod spodem, mogę Wam też zostawić dwa linki do niebieskich i do czarnych. Możecie sobie zobaczyć na mierzymy jeszcze raz tam, jak one się prezentują na mnie. Dawno już nie miałam tak świetnie skrojonych jeansów. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i są to jeansy z Sinsay'a, które są w świetnej cenie. One mają idealny stan, bo nie za wysoki, nie za niski, świetnie leżą na pupie. No i przez to, że mają taki model flare, to bardzo dobrze wyglądają i wydłużają nogi, wyszczuplają, super. No już nie byłam zachwycona tak jakimiś spodniami, jak właśnie tymi, a mam spodnie z różnych sklepów. W ogóle te spodnie zrobiły taką furorę, że wykupiłyście naprawdę bardzo dużo tych spodni i tam był problem z rozmiarami. No i tak samo sukienka. Na tą sukienkę też również był wielki hype i wcale się nie dziwię i też dostałam bardzo dużo zapytań. Zwykła czarna sukienka, która świetnie gra też z marynarką, bo ona ma taki bardziej sportowy charakter, ale ma rozporek, jest dłuższa, były beżowe też i czarne. Bardzo dobrze skrojone tutaj ramionka. Jest za płytkie, no bo na przykład są takie body z Zary, które bardzo mi się podobają z dekoltem halter. Ale one są tutaj tak wycięte, że ja na przykład nie jestem w stanie tego nosić, bo się z tym czuję zwyczajnie źle i niebezpiecznie. Ale ta sukienka jest no idealna, po prostu już nie wspominając o tym, że ona ma świetną cenę i takie sukienki są w wielu butikach i one wcale nie kosztują tyle, ile ta sukienka, tylko o wiele, wiele więcej. Więc absolutnie jestem bardzo z niej zadowolona i muszę przyznać, że nie mogę w to uwierzyć, że mi się akurat tak trafiło. Na tą kurtkę naprawdę często się pytacie. Też dość sporo jej wykupiłyście, bo Wam pokazywałam na Instagramie i ona tam była niedostępna, wyprzedana. Ale poszukam, bo może już te stoki były zapomniane, zobaczymy. Bardzo ma fajny kolor i ja ją też kupiłam w jakiejś tam promocji. Jakie pięknotki tutaj mieszkają, hej! Dzisiaj je wykąpałam, byłam z nimi u weterynarza na obcięcie pazurów, bo ja za bardzo histeryzuję. Oczywiście mam cały sprzęt, ale no nie jestem w stanie, po prostu boję się, że coś im zrobię. Także jeżdżę na to obcięcie, ona jest camera shy. I dostałam Mixot w nagrodę, umyłam dzisiaj klatkę tak na ogrodzie, były na trawce. No wszystko pięknie, ładnie. Pani weterynarz bardzo nas pochwaliła za pielęgnację świneczek. Ona myślała, że ja używam takiego szamponu dla świnek, bo są takie szampony do kąpania świnek. No i była pewna, że ja używam tego szamponu, a ja używam szarego mydła, po prostu biały jeleń. No i mówi, że super, super wybór i rzeczywiście bardzo, bardzo zadbane. Pazurki obcięte, dotlenione, na spacerku były, także też mam takie poczucie spokoju, że dzisiaj te zwierzaczki są takie dopieszczone przez nas.
Znaczy staram się codziennie dopieszczać je, no ale dzisiaj wiecie, taki pełen pakiet, takie spa, świłkowe spa. W ogóle w Lidlu kupiłam dzisiaj takie przepiękne gerbery i to są kolory, których zazwyczaj nigdy nie łączę, czerwony i różowy, ale tak mi się spodobały, że pomyślałam, why not. Ja lubię bardzo gerbery za to, że to są fajne kwiaty, które mogą dłużej postać. Naprawdę, muszę trochę je może bardziej ułożyć, ale to jest naprawdę przecudne połączenie. Kochani, kochani, dzisiaj jest sobota i mamy dzień organizacyjny. Od rana w zasadzie coś robię i jestem w połowie drogi, bo jest godzina 17 i tak naprawdę jeszcze przede mną dość sporo. Jak Wam wspominałam, dzisiaj zajęłam się świnkami dość mocno, więc wszystko jest tam ogarnięte, co ma być ogarnięte. Byłam w Lidlu, bo jutro mamy gości, jak spontanicznie się okazało, więc też chciałam coś tam dokupić. Zjedliśmy obiad, no takie organizacyjne sprawy z dziećmi, jeszcze mieliśmy zajęcia rano, konie, ale też dzisiaj sprzątam i przeorganizowuję różne rzeczy z moją troszką, zaraz zajmiemy się jej pokojem. To jest po prostu najgorsza rzecz i kiedyś starałam się to robić, jak nie było moich dzieci, ale dzisiaj już, no, obiecałam, że zrobimy to razem, więc możecie sobie tylko wyobrazić, że jest to taki proces trochę dłuższy. I trzeba być bezlitosnym. Ja jestem oczywiście bezlitosna. Moja córeczka wszystko chcę zostawić. Sprzątałam dzisiaj kuchnię i chcę Wam polecić jeden produkt. Hub Win. Słuchajcie, jakie to jest dobre. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam. I ja to bardzo długo miałam w szafce u siebie. Nieotwarte. No bo ostatnio też robię sobie taki trochę projekt denko w domu, jeżeli chodzi o rzeczy do sprzątania, bo ja naprawdę tego dość sporo mam. Jak wiecie, uwielbiam testować takie rzeczy. Więc coś ma mi się kończyło i czegoś tam było mało i stwierdziłam, dobra, najpierw zajmę się tym, wykończę te wszystkie rzeczy i później będę otwierała nowe. No i tak się właśnie stało z tym produktem, kuchnia z Hub Win. Jakie to jest dobre! Ja w ogóle miałam tutaj takie zabrudzenia wokoło zlewu, takie ciemne i próbowałam Domestosu, jest taki nowy Domestos w piance i nic mi nie zeszło. To znaczy trochę mi zeszło, ale nie tak jak ja bym chciała, nie tak jakby, że wiecie, jakby to był nowy zlew, a to doczyściło to w sekundę. Ja dość sporo mam tych rzeczy z Hub Wina, zresztą jest parę takich produktów, które same kupiłyście, a ten możecie dołączyć do kolekcji, bo naprawdę jest świetny, rewelacyjnie czyści brud i takie ciemne plamy, zabrudzenia i nie niszczy tej powierzchni. Po prostu to jest mocne, więc najlepiej popryskać i od razu czyścić. Ja tak zrobiłam przynajmniej. Poprysnęłam i od razu zaczęłam czyścić ten zlew i naprawdę jestem pod wrażeniem, cały czas tam zaglądam, nie dowierzam. Dzisiaj na obiad zrobiłam gołąbki po cygańsku i do tego są kluski śląskie, więc został jeden, bo mojej córeczki nie było. Ale była u koleżanki i dopiero wróciła i też właśnie podgrzewam teraz sobie, jak my zjedliśmy wcześniej. No i do tego był barszcz z krokietem. Przepyszne. A to jest właśnie ta pianka, o której Wam wspominam. Ja bardzo chciałam ją przetestować, więc kupiłam sobie w Biedronce, jak tylko wyszła. No wiecie, że ja jestem nienormalna, jeżeli chodzi o testowanie takich rzeczy. Ale nie uważam, że ona jest zła. Ona jest naprawdę spoko, tylko z tymi zabrudzeniami dookoła właśnie zlewu sobie nie dała rady. Ale jest niezła, bo ona działa tak jakby do góry nogami też. No i pytajcie się o tą Zoflorę. Ona jest super, ja ją uwielbiam, bo ona przepięknie pachnie, jest antybakteryjna i nie pozostawia smug. Bardzo fajnie też się zachowuje na takich tłustych plamach. Nie mam do niej zastrzeżeń za bardzo, chociaż na pewno są lepsze produkty do podłogi, no ale ten zapach dla mnie jest game changerem, bo ja uwielbiam właśnie ten linen fresh. Jeżeli znajdę, to Wam zostawię pod spodem. No i te pojemniki, bo dostaję bardzo dużo pytań o te pojemniki z Sinseya. Ja je uwielbiam, uważam, że one naprawdę mają świetny klimacik i zastosowanie. Także zostawię Wam linka pod spodem, bo one są dostępne i w ogóle ta cała kolekcja jest dostępna, bo oni mają te mniejsze, większe, mają też jeszcze takie produkty typu chyba do sprzątania właśnie z tej serii. Takie trzymadełko, jest jeszcze coś takiego do pralni na trzymanie proszku, takie większe, ale to jest wiecznie niedostępne, ja na to nie mogę trafić. Kochani, jeszcze na zakończenie pokażę Wam, co dzisiaj przygotowuję, bo mamy gości. Taki wielki półmisek sałaty, tutaj będzie burrata, pomidory, na razie jest rukola, szpinak i pestki podprażone oraz orzechy, będzie też olej z pestek dyni. No i właśnie ta burrata, pomidory, nie wiem, coś tam jeszcze może dołożę. Awokado mam w sumie twarde. Do tego robię perliczkę w piekarniku, skrzydełka, jeszcze jakieś tam mięso i zrobię pesto do tego.
Myślę, że to wystarczy. Na razie to tak wygląda. Jeszcze tylko burrata i olej z pestek dyni. I dodałam gdzieniegdzie borówki, papryczkę żółtą. Jeszcze tutaj mam kukurydzę, którą kupiłam. Miałam ją przypiec, ale nie wiem, czy to nie za późno trochę, więc pewnie ją podgotuję. No i mamy już sałatkę z buratą. To jest naprawdę duży półmisek. Tutaj mam perliczkę. Jeszcze dochodzi do siebie, ale wyszło bardzo ładnie. No i pesto się robi. Także kochani, bardzo Wam dziękuję za tego vloga. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki.